Wnioski konkursowe ocenia trzyosobowy jury, w skład którego wchodzą przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, przedstawiciel Związku Producentów Audio-Wideo oraz przedstawiciel wytypowany przez Instytut Muzyki i Tańca. Program ogłaszany jest jesienią każdego roku i zwyczajowo termin naboru wniosków upływa z końcem listopada. Wyniki podawane są w styczniu następnego już roku. Dzięki współpracy z Fundacją Jazzarium, zespoły, które wydają płytę w ramach programu Jazzowy Debiut Fonograficzny, otrzymują możliwość wystąpienia na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days pod warunkiem, że w dniu koncertu płyta będzie dostępna w sprzedaży. Dzięki współpracy z Fundacją Eurojazz nasi debiutujący muzycy regularnie pojawiają się na łamach magazynu Jazz Press oraz na antenie Radio Jazz FM.